Razem z moim kolegą Mateuszem Figlem przedstawimy państwu nasze porady dotyczące tego jak zoptymalizować zarządzanie podróżami służbowymi w firmach. Na czacie jest również dostępny nasz kolega Marcin Wojnicki, który będzie na bieżąco odpowiadał na państwa pytania. Zacznijmy może od krótkiego przejścia przez agendę. Będziemy opowiemy krótko o tym, czym są podróże służbowe i dlaczego są ważnym aspektem działalności firmy. Następnie pokażemy krótki filmik, który podsumuje tą pierwszą część, to wprowadzenie dotyczące podróży służbowych. Następnie wraz z kolegą opowiemy o wyzwaniach związanych z delegacjami w firmach i przejdziemy do kluczowego elementu dzisiejszego webinarium, czyli do opowiedzenia o tym, jak optymalizować zarządzanie podróżami służbowymi. Następnie opowiemy, pokażemy krótki film, który przedstawi pokrótce, w jaki sposób Amadeus przyczynia się do lepszego zarządzania tymiż podróżami. Podsumujemy krótko dzisiejszą, dzisiejsze webinarium i przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Zacznijmy zatem od tego, jak wygląda standardowy proces rezerwacji i rozliczania podróży służbowej w firmie. Zdajemy sobie z tego sprawę, że właściwie co firma to y, różnie to, to wygląda. Natomiast y, załóżmy, że standardowo najczęściej taką spotykaną y, drogą, którą przebywa osoba udająca się w delegację, jest to, że najpierw musi wypełnić wniosek delegacyjny. Jeżeli firma jest y, trochę bardziej zaawansowana, ma do tego jakieś dedykowane narzędzie IT, w którym podróżny wypisuje właśnie taki wniosek, następnie stara się o zatwierdzenie wyjazdu przez przełożonego. Czasami to zatwierdzenie jest wielostopniowe, nie tylko bezpośredniego przełożonego, ale również na przykład dyrektora finansowego, szczególnie jeżeli jest to jakiś droższy wyjazd na dłuższy czas zagraniczny, wiążący się z dalekim przelotem. Następnie podróżny sprawdza sobie rozkłady przelotów, oferty noclegów. Czasami w niektórych firmach to sprawdzenie oferty jakby oferty turystycznej jest konieczne do wpisania do wniosku delegacyjnego, zatem ten trzeci etap de facto jest drugim etapem. Natomiast jeżeli powiedzmy, pracownik wyjeżdża często w to samo miejsce, ma już tak szacunkowo Świadomość tego, ile taki wyjazd kosztuje, wtedy tak naprawdę może właśnie ten, ten de facto, ta, ten trzeci element czyli sprawdzenie oferty, być, nastąpić po zatwierdzeniu wniosku przez przełożonego. Później pracownik wysyła swoje konkretne propozycje do asystentki. W niektórych przypadkach pracownikom, pracownicy po prostu bardzo ogólnie piszą. Że wyjeżdżają tego i tego dnia na, taki, i taki wyjazd, na taki, i takie spotkanie, muszą być na miejscu, nie wiem, załóżmy o 10 we Frankfurcie. No i tutaj już zadaniem asystentki tudzież biura podróży, z którym firma współpracuje, jest znalezienie najlepszej, najbardziej optymalnej oferty. Następnie pracownik otrzymuje kilka opcji do wyboru, szczególnie to dotyczy oferty noclegowej. W końcu następuje wybór tej optymalnej oferty, otrzymanie rezerwacji, voucherów ubezpieczenia. Pracownik wyjeżdża w podróż i musi ją rozliczyć. Jak sami Państwo widzicie, jest to niby taka prosta rzecz, delegacja, ale jest to proces długi, zaangażujący wiele osób w firmie, nie tylko pracownika, ale i często asystentkę jeszcze do tego biuro podróży. Tak więc przypomina to nieco taką zabawę w głuchy telefon. Łatwo się tutaj pomylić, e, szczególnie jeżeli coś jeszcze po drodze się e, zmieni, e, jakiś plan, właśnie wyjazdu. No, no tutaj e, ta komunikacja między poszczególnymi osobami jest dosyć, e, jest dosyć istotna. E, tak jak powiedziałam, nie zawsze wszystko e, jest tak, mimo że jakby ten proces jest taki skomplikowany, no nie zawsze. Proces rezerwacji czy proces planowania takiej podróży służbowej składa się tylko z tych ośmiu kroków, o których wspomniałam. Czasami tak naprawdę może to zająć dużo więcej czasu, bowiem na przykład w momencie, w którym pracownik już zdecydował się na, na, na konkretną ofertę, okazuje się, że jednak zmianie uległ termin. Wyjazdu, no i trzeba wszystko robić od nowa. Po, po drugie, może być też taka sytuacja, że no nie do końca się strony ze sobą zrozumieją, czego właściwie pracownik oczekuje, jeśli chodzi o ten wyjazd, że na, może na przykład stwierdzić, że właściwie to on by jednak chciał sobie przedłużyć ten pobyt, pobyt na e, prywatny pobyt w danym miejscu. No już nie mówiąc o takich sytuacjach awaryjnych, które mogą się wydarzyć w trakcie podróży, jak nieprzewidziane okoliczności, chociażby. Wspominany do dzisiaj w branży wybuch wulkanu z 2010 roku, który całkowicie sparaliżował właśnie cały ten obszar podróży służbowych. Wiele osób wtedy naprawdę chaotycznie, dosyć próbowało się dostać na miejsce spotkania, czy też wrócić do domu. I tutaj biura podróży, które obsługiwały swoich klientów korporacyjnych, mogły naprawdę wykazać się, i myślę, zdobyć dużą lojalność firm, bo tak naprawdę, właśnie profesjonalna obsługa biura podróży najczęściej wychodzi w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy coś się coś wydarzy, się nie, nie, nie pomyśli. Czasami to są też takie rzeczy. No, miałam osobiste takie doświadczenie, że zostałam okradziona podczas wyjazdu służbowego. I tutaj rzeczywiście pomoc biura podróży była nieodzowna. Mogłam zadzwonić na tak zwany hotline. Pomoc biuro przejęło wszystkie moje płatności, bowiem straciłam wszystkie karty kredytowe. No ja musiałam gdzieś przenocować i rzeczywiście tutaj no, takie, takie, takie sytuacje się zdarzają i wbrew pozorom jest to no, prawie że chleb powszedni. Problemem jest również to, że właśnie w przypadku kradzieży czy też zagubienia. Faktury mogą być, pojawić się trudności z rozliczeniem tej delegacji. Tak więc sam proces delegacji, jakby planowania delegacji, rezerwowania jest dosyć złożony, a do tego jeszcze mogą wystąpić różne nieprzewidziane okoliczności, które jeszcze bardziej skomplikują tą, ten, ten cały proces. Jaki z tego wniosek płynie? Jak wynika z badań, które przeprowadził Amadeus w Wielkiej Brytanii, wśród osób często podróżujących służbowo, nawet 51 wszystkich podróżujących służbowo w ciągu ostatniego roku musiało zmienić swoje plany związane z podróżą, a 38% z nich zrobiło to w trakcie delegacji. Wniosek jest taki, że tylko w sytuacji, gdy obszar podróży służbowych jest dobrze zarządzany, można z łatwością wybrnąć z każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej. Dlaczego warto zarządzać tym obszarem podróży służbowych? Często. Firmy nie zdają sobie nawet sprawy jak dużo pieniędzy przeznaczają na delegacje. W Polsce z badań, które przeprowadził Orbis SA, wynika, że 21% badanych przez Orbis firm wydaje ponad 1,5 miliona złotych rocznie na wyjazdy służbowe. Natomiast w przypadku dużych, globalnych firm, takich, które działają na wielu rynkach, jest to nawet drugi największy koszt pod wynagrodzeniach, który można kontrolować. Ponadto podróże służbowe są istotnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. Bez podróży służbowych firma nie jest w stanie pozyskiwać nowych kontrahentów, bądź podtrzymywać relacji z obecnymi, z istniejącymi swoimi partnerami. Według badań, które przeprowadziło GBTA. Mniej więcej zwrot z inwestycji, jeżeli chodzi o podróże służbowe, to jest na każde jedno euro wydane na podróż służbową, to jest 10 euro zwrotu. No i co jest nie bez znaczenia, podróże służbowe często angażują kluczowe zasoby firmy, czyli ekspertów i top management. W niektórych dużych firmach istnieją takie właśnie procedury, które zakazują zarządowi podróżowanie jednym środkiem transportu ze względu na to, że jest to bardzo ryzykowne. Jak bardzo jest to ryzykowne, sami wiemy. E, tak powiem katastrofa, która wydarzyła się w 2010 roku w Polsce, właśnie na terenie e, Ukrainy była. E, no, jest, jest tego e, dokładnym. E, dowodem na to, że pewne procedury powinny być zaimplementowane w firmie. Teraz chciałam Państwa zaprosić na krótki film, o którym kolega Mateusz Figiel opowie o wyzwaniach, które stoją przed firmami związanych z zarządzaniem podróżami służbowymi. Firma Amadeus kształtuje przyszłość branży turystycznej, doskonaląc rozwiązania IT, poprawiające wrażenia z podróży. Spersonalizowana obsługa jest siłą napędową branży, wpływającą na sposób myślenia i działania jej przedstawicieli. Dziś podróżujący oczekują od wyjazdu prywatnego czy służbowego więcej niż tylko przemieszczenia się z punktu A do B. Czym zatem są w praktyce pozytywne wrażenia z podróży? Poznaj Marię i Pawła. Wybierają się do Paryża w celach służbowych. Maria na konferencję medyczną. Paweł na spotkanie z klientem. Niestety, z powodu złej pogody ich lot odwołano. Maria dzwoni do swojego biura podróży. Korzysta ono z innego niż Amadeus systemu rezerwacyjnego i nie ma dostępu do aktualnych zmian rozkładu lotów. Proponują jej lot następnego dnia. Musi zaczekać w kolejce do informacji. Paweł dzwoni do agenta, który korzysta z systemu Amadeus. Może on natychmiast rozwiązać problem, bo na bieżąco śledzi zmiany wprowadzane w systemie przewoźnika i błyskawicznie proponuje alternatywne rozwiązanie. Paweł poleci inną linię lotniczą tego samego dnia. W końcu Marii udaje się porozmawiać z pracownikami informacji linii lotniczej. Proponują jej lot następnego dnia. Korzysta z tej oferty, ale wraca do domu, rozczarowana. W tym samym czasie Paweł dostaje nowy bilet elektroniczny. Paweł otrzymał miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi. Może liczyć na spersonalizowaną obsługę, bo jego agent wprowadził przypisany mu status Frequent Flyer, korzystając z dynamicznego katalogu usług dodatkowych dostępnych w systemie Amadeus. Następnego dnia Maria wraca na lotnisko. Gdy siedzi już w samolocie, okazuje się, że jej rejs jest opóźniony. Linia lotnicza nie ma informacji o jej wymaganiach dietetycznych, bo agent nie może automatycznie wprowadzać do rezerwacji preferencji dotyczących posiłków i miejsc. Tymczasem Paweł zakończył udane spotkanie z klientem w Paryżu. Gdy Paweł wylatuje z Paryża, samolot Marii ląduje, straciła znaczną część konferencji. Dzięki systemowi Amadeus, podróż Pawła przebiegła bez problemów, bo biuro podróży mogło szybko zaspokoić jego potrzeby. Maria zastanowi się zanim ponownie skorzysta z usług tego samego agenta. Każdy problem to szansa na zapewnienie klientowi najwyższej jakości obsługi i pozyskanie jego lojalności. Rozwiązania Amadeus pozwalają zaoferować podróżującym wszystko, czego potrzebują. Zapewniamy dostęp do informacji i synchronizację z systemami linii lotniczych, najszerszy wybór opcji podróży i taryf, możliwość spersonalizowania obsługi. Potrzeby podróżujących nieustannie się zmieniają. Współpracującym z nami agentom pomagamy w ich zaspokajaniu w czasie rzeczywistym. Aby zbudować lojalność klientów i dowiedzieć się więcej na temat dostępnej w naszym systemie oferty linii lotniczych, odwiedź stronę www.amadeus.com, ukośnik AirContent lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Amadeus. Witam. Po tym krótkim filmie chciałbym opowiedzieć o wyzwaniach, które czekają osoby, które dokonują rezerwacji, ale też i podróżują. Zacznijmy od osób, które podróżują, czyli pracowników. Jakie przed nimi stoją wyzwania? Przede wszystkim gro pracowników nie ma znajomości polityki podróży, czyli zasad dotyczących organizowania i planowania podróży służbowej w firmie. Te dokumenty, te, te zasady często istnieją w firmach. Gdzieś tam to jest kilkustronicowy dokument, może jednostronicowy, może gdzieś jest to jakiś przykaz zarządu, jak należy organizować. Natomiast gdy przychodzi do samego dokonywania rezerwacji czy też planowania podróży, często ten dokument jest ciężko znaleźć. Potem tak naprawdę nie wiemy, co, co powinniśmy. Co powinniśmy z tej polityki zastosować, czy, czy to jest stara polityka, czy to jest nowa polityka, czy są już nowe stawki, czy zostały one zaktualizowane. W związku z tym to nie wynika ze złej chęci podróżnego, natomiast po prostu ta nieznajomość polityki podróży występuje. Innym problemem jest to, że czas organizowania podróży często jest zbyt długi wymiana korespondencji wewnętrzna, zewnętrzna. Komunikacja z biurem podróży, często pracownicy sami też dokonują sobie rezerwacji poszczególnych usług, wtedy wchodzi w grę również kontakt z dostawcą i to znacznie wydłuża czas organizowania takiej podróży. Kolejnym wyzwaniem jest niejasny proces akceptacji podróży: która usługa powinna zostać zaakceptowana przez przełożonego, do jakiej kwoty. Co powinniśmy zlecić w biuro podróży, co powinna zorganizować osoba, która właśnie zajmuje się organizacją podróży w firmie, czyli taki travel manager czy, czy asystentka. Chcemy też jako osoby prywatne korzystać ze swoich programów partnerskich z dostawcami, czyli z liniami lotniczymi czy z hotelami, a często to jest sprzeczne z polityką podróży firmy. Chcemy też mieć sami możliwość dokonania wyboru, bo znamy hotel, bo znamy daną linię lotniczą, wiemy jakie posiłki na przykład dana, dana linia oferuje, wiemy w którym hotelu nam się ostatnio fajnie spało, wiemy o której będziemy mieli kolejne spotkanie. Także chcielibyśmy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała, wyglądało wybór, wybór oferty. Często też są problemy z płatnościami za usługi. Gro pracowników nie posiada swoich kart kredytowych. Często przejęcie płatności zlecone jest do biura podróży. W sytuacji, gdy jest to hotel, bywa tak, że podróżny pojawia się w hotelu i okazuje się, że ten hotel nie był przedpłacony. Konieczny jest znowu kontakt z biurem podróży i to, do, to prowadzi do zamieszania, do stresu. Pracownika, który tak naprawdę chciałby przyjechać do hotelu i zwyczajnie sobie wypocząć. Potem długi proces rozliczania wyjazdu, czyli zbierania faktur, paragonów i innych dokumentów związanych z podróżą, potem wypełniania kilkunastu formularzy, przekazywanie do odpowiednich osób. To też nieco zajmuje czasu pracownikom. No i nadużycia. Nadużycia, które nie wynikają ze złej woli pracowników, wynikają zwyczajnie właśnie ze nieznajomości często polityki podróży, tych zasad, które są określone w firmie. Teraz, jeśli chodzi o organizatorzy podróży. Organizatorami podróży w firmach, jeśli są to ogromne korporacje, jest to specjalnie dedykowana osoba jedna lub dwie, tak zwany travel manager, też organizator podróży, ale w mniejszych przedsiębiorstwach i tych mamy w sumie, według mnie, najwięcej w Polsce, Prace tego organizatora, praca organizatora podróży zlecona jest najczęściej asystentce, recepcjonistce, obsłudze sekretariatu. Czyli te osoby możemy nazwać organizatorami podróży. I z czym one się borykają? No oczywiście chodzi w pierwszej kolejności o komunikację. Komunikację wewnątrz firmy, czyli wymiana korespondencji z podróżnymi, przekazywanie informacji dotyczą, dotyczących preferencji, dotyczących dat spotkania. A później, w kolejnym kroku, wymiana korespondencji z biurem podróży. To, co koleżanka Asia wspomniała, często wydłuża znacznie proces planowania takiej podróży. I innym, innym aspektem jest, to, jeżeli to jest właśnie osoba, która jest asystentką czy też recepcjonistką, to jest to, że musi pogodzić to planowanie podróży z innymi, codziennymi obowiązkami, i najczęściej to planowanie podróży to jest. 20-30% jej obowiązków, i często ona musi zdecydować, co jest ważniejsze: czy zorganizowanie podróży dla osoby w firmie, czy też obsługa jakiegoś spotkania zarządu akurat w firmie. Oczywiście trudne jest pogodzenie preferencji podróżnych z polityką podróży, która obowiązuje w firmie, a następnie ta osoba jest, ona będzie rozliczana za to, że wybrała najkorzystniejszą ofertę. I ta osoba musi mieć przekonanie, że rezerwując bilet lotniczy, hotel czy, czy samochód, musi mieć przekonanie, że wybrała najlepszą stawkę, że ta stawka była na przykład najniższa. Nawet jeśli firma ma wynegocjowane swoje stawki korporacyjne, to często stawka dnia danego hotelu bywa niższa. I ona musi mieć świadomość, że, że w, w przypadku takiej sytuacji ona wybrała tę tą korzystniejszą ofertę. Innym, innym ważnym zadaniem takiej osoby to jest pilnowanie terminu wykupu usług. Wiemy, że w wielu przypadkach hotele możliwość znaczy jest, jest możliwość zrezygnowania z rezerwacji hotelowej na kilka dni, bywa, że na jeden dzień przed przybyciem. Wiemy, że bilety lotnicze też trzeba potwierdzić z odpowiednim wyprzedzeniem. Także to jest również na głowie takiego organizatora podróży. No i kontrola nad podróżnymi. Kontrola nad podróżnymi, ale nie w sensie takim, że takim dosłownym, natomiast takim, że organizowanie podróży dla wielu osób wymaga takiego e, e, ogólnego spojrzenia na to, e, jak podróżują pracownicy w firmie, ponieważ e, planowanie innych spotkań, nawet wewnętrznych czy, czy innych wyjazdów, wymaga tego, żeby. Wiedzieć, gdzie dany podróżny znajduje się w określonym czasie. I ostatnim punktem jest to, że często na, na barkach organizatora podróży, czyli tej asystentki, czyli tego travel managera, pozostaje rozliczenie podróży służbowej, czyli zebranie tych dokumentów, wypełnienie odpowiednich formularzy, a następnie przekazanie do odpowiednich działów i komórek w firmie. Tak, zapewnienie satysfakcji podróżnym to tak naprawdę jej główne zadanie, tej, tego organizatora, ponieważ dla organizatora podróży w firmie e, podróżny jest wewnętrznym klientem, którego tak naprawdę musi odpowiednio obsłużyć e, organizator podróży. O e, pozostałych osobach, decydentach w firmie i ich wyzwaniach opowie koleżanka Kasia. To... Asia, <laughs> zapraszam Asia. Um... Tak, więc oprócz właśnie tych podróżnych i organizatorów, dosyć ważną i często zaangażowaną jednostką w firmie jest dział finansowo-księgowy, który no bardzo często musi rozliczać te podróże, fakturować je, ale również na przykład planować wydatki na następny rok. I tutaj właśnie te cztery elementy, które wyróżniłam w prezentacji, to są takie najczęściej spotykane bolączki ze strony działu finansowo-księgowego. No i właściwie na ostatnim miejscu, choć może w zasadzie jest to najważniejsza osoba w firmie, bo jest to decydent w postaci osoby zarządzającej firmą bądź właścicielem. Dla, te, dla, tych, dla, dla takiej osoby, dla tego powiedzmy dyrektora generalnego czy właściciela, Ważne jest to, aby, podatki, aby wydatki na podróże służbowe były że tak powiem, w jakiś sposób okiełznane, żeby nie ten budżet co roku się nie zwiększał, ale żeby w ramach tego samego budżetu można było jak najwięcej takich podróży wykonać. Ważne jest też to, żeby jeżeli już jakby jest jakaś tam polityka podróży służbowych w firmie, żeby faktycznie pracownicy jej przestrzegali, no bo tylko w ten sposób możemy zapewnić efektywniejsze wykorzystanie właśnie tego budżetu na podróże służbowe. Jeżeli prezes czy właściciel dojdzie już właśnie do takiego wniosku, że warto było może zautomatyzować procesy związane z delegacjami, to nie chcę za bardzo ponosić jakichś wielkich inwestycji na tworzenie własnego narzędzia. I tutaj takim właśnie dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzi już istniejących. Wtedy firma technologiczna, taka jak Amadeus, dokonuje aktualizacji takiego narzędzia, wprowadza jakieś tam udoskonalenia. W naszym przypadku to jest trzy razy do roku i jakby już właściciel, czy też właśnie ten prezes, nie musi myśleć o tym, żeby to narzędzie było jak najbardziej aktualne. No i to jest taka korzyść dla niego. Tak naprawdę to, to, co też zauważamy w wielu polskich firmach, że nie ma takiej, jasno, nie ma takiej jasności dotyczącej tego budżetu na, przeznaczonego na podróże służbowe. Często um, okazuje się, że w, um, zadając pytanie, ile firma wydaje na podróże służbowe, no trudno jest to określić, bo um, podróże te wchodzą w różnego rodzaju um, centra kosztów, w zależności od tego, kto podróżuje, jakiego projektu dotyczy ta podróż, tak więc nie ma takiej jasności i przejrzystości. I tutaj to też jest jakieś tam wyzwanie właśnie dla osób zarządzających, bo im trudno jest podjąć decyzję jakąkolwiek związaną z jakimś obszarem budżetowym, jeżeli się nie ma pełnej jasności tego, ile firma wydaje na, na ten właśnie obszar, w tym wypadku mówimy o podróżach służbowych. A teraz przejdźmy już do tego najważniejszej części dzisiejszego webinarium, czyli tego jak poradzić sobie z optymalizacją podróży służbowych w pięciu prostych krokach. Ja zacznę może tak króciutko, później przekażę pałeczkę Mateuszowi. A więc zarządzanie podróżami służbowymi, tak naprawdę cały ten proces to sześć, składa się z takich sześciu etapów i jakby każdy z nich trzeba jak to się mówi, za angielska zaadresować. Więc tak, zaczynamy od stworzenia polityki podróży. Później no, warto wybrać jakichś dostawców, tak? czyli przeprowadzamy przetarg na, z dostawcami, z, w tym mam na myśli tutaj i biura podróży, ale również bezpośrednich dostawców usług turystycznych, takich jak nie lotnicze, hotele. Następnie ważne jest to, żeby określić, jak, kto będzie odpowiedzialny i jak będzie przebiegać cały proces planowania i rezerwacji, czy to pracownik. Sam ma załatwiać biurem czy przez kogoś, no generalnie ustalenie właśnie zasad tego planowania i rezerwowania, jak również jak będzie wyglądać rozliczanie delegacji, czy pracownik ma korzystać ze służbowej karty kredytowej, jeżeli taką posiada, czy też ma założyć z własnych pieniędzy później firma młoda, czy dostaje zaliczkę. No, jakby różne są tutaj sposoby. Jeśli chodzi o fakturowanie, to też firma musi podjąć decyzję, czy będzie kupować usługi oddzielnie właśnie bezpośrednio u dostawców, a to wiąże się z milionem różnych faktur, które trzeba później zafakturować, zaksięgować itd. Czy też właśnie skorzysta z, ofert, z obsługi takiej kompleksowej biura podróży, czy czy Travel Management Company, tak? czyli takiej firmy zarządzającej podróżami służbowymi i wtedy po prostu raz w miesiącu dostanie fakturę i nie musi się tym przejmować. No i ostatnia rzecz to jest kwestia raportowania. Tu też firma musi podjąć decyzję, czy w ogóle jest zainteresowana tym, żeby takie raportowanie otrzymywać, czyli żeby wiedzieć, gdzie, za ile, jakie ilości pracowników podróżują, czy też jakby nie ma to znaczenia, bo tych podróży jest na tyle niedużo, że może to nie jest jakiś istotny element. Tak więc jakby, cała, jakby całe to zarządzanie podróżami służbowymi koncentruje się na tym, żeby podjąć decyzję w każdym z tych sześciu obszarów. A teraz przekażę głos Mateuszowi, który opowie o pierwszych trzech e, 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 tych krokach optymalizacji. Dzięki Jasiu. E, Zacznijmy od tego, że należy otworzyć się na technologię. Dlaczego? Dlatego, że jak pokazują nasze badania, tego oczekują Twoi pracownicy. Każdy z nas w życiu prywatnym i życiu służbowym obecnie już korzysta z nowinek technologicznych. Większość osób ma urządzenia mobilne, w pracy pracuje z CRM-ami, z innymi systemami. Dlaczego nie wpuścić technologii również w obszar organizowania podróży? E, takim ciekawym, ciekawym faktem jest to, że według badań 76% podróżujących samolotem już korzysta ze smartfonów. Także w codziennym życiu e, spotykamy się i ko korzystamy z nowinek technologicznych e, należy również prowadzić to do e, organizowania podróży służbowych. Dlaczego jeszcze? <laughs> Dlatego, że e, dzięki technologii usprawniamy procesy i po to, po to technologia się rozwija, po to powstają nowe rozwiązania, aby usprawniać nasze życie, aby przyspieszać pewne procesy. Podobnie będzie właśnie we, w przypadku podróży służbowych. Według badań, które przeprowadziła Amadeus wśród osób organizujących podróże, 70% tych osób organizujących podróże deklaruje, że chciałoby uspro, usprawnić procesy związane z planowaniem i organizowaniem podróży. Dlaczego jeszcze? Dlatego, że dzięki technologii zaoszczędzisz czas oraz pieniądze firmy. Dzięki wprowadzeniu narzędzi do, do samodzielnej rezerwacji, narzędzi, które wspierają proces planowania i organizowania podróży, firma jest w stanie zaoszczędzić nawet do 30% kosztów związanych z organizowaniem podróży, ale nie mam tutaj na myśli tylko stricte czystej ceny hoteli, nocy, czy, czy przelotów, czy, czy wynajmu samochodów. Ale też czas, który do tej pory pracownicy spędzali, można powiedzieć, tracili na organizowaniu podróży służbowych. Według naszych badań, właśnie 30% jest to osiągalny, osiągalny próg, który może, może, może osiągnąć właśnie firma wprowadzając rozwiązania technologiczne. Można też, oczywiście. Najważniejsze, najważniejsze w firmie powinno być również bezpieczeństwo pracowników. To jest taki bardzo ładny zwrot angielski Duty of Care, czyli obowiązek opieki, ponieważ pewnie większość z Państwa wie o tym, ale pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo, gdy ten znajduje się w podróży służbowej. Dzięki technologii jest w stanie to zrobić. Piątym krokiem. Jest to, że zapewniamy wygodę sobie, ale też i swoim pracownikom. A jak wiadomo, zadowolony pracownik jest o wiele bardziej efektywny, jest też o wiele bardziej usatysfakcjonowany z pracy, a jego lojalność jest znacznie większa. Jak Amadeus wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom? Mamy tutaj, opowiem króciutko o dwóch rozwiązaniach: czyli, pierwsze, to jest narzędzie do samodzielnej rezerwacji. Amadeus i Travel Management, które umożliwia rezerwację przelotu, hotelu, czy też samochodu zgodnie z polityką podróży. Czyli to jest ważne, że ten osoba planująca podróż, czy jest to organizator podróży, czy jest to sam podróżny, nie traci czasu na to, aby zastanawiać się, czy dany przelot jest w limicie moim kwotowym, czy, czy korzystam z czy, czy mam prawo korzystać z tych linii. Po prostu jest to zaszyte do narzędzia i jeżeli pojawia mi się Akurat w tym narzędziu zielona tarcza, która wskazuje w polityce podróży, to oznacza, że mój pracodawca zgadza się z tą stawką, zgadza się z tą ofertą, którą właśnie mogę wybrać. A narzędzie dostępne jest przez 24 godziny na dobę. Teraz kilka obrazków. Wygląda to jak taka prosta wyszukiwarka, którą znajdziemy na różnych stronach internetowych, z tą różnicą właśnie, że jest to dostosowane pod wymogi i pod politykę podróży firmy. Mamy tutaj zakładkę, do której wypełniamy pola dotyczące podróży. Wy, otrzymujemy ofertę przelotów, którą możemy filtrować, sortować, i też mamy tutaj tą czerwoną tarczę, akurat dla przykładu, która wskazuje, że akurat ta oferta jest poza polityką podróży mojej firmy. Możemy wybrać hotel, zarówno z listy, jak i też z mapy. Zawsze najtańsza oferta jest podświetlona. Będziemy również widzieć, które stawki są stawkami naszej firmy, które wynegocjowały sobie, którą, którą firma wynegocjowała sobie z danym dostawcą. Naturalnie dostępna jest również oferta wypożyczalni samochodów. Po zarezerwaniu wszystkiego mamy całą podróż, każdy jego element składowy w formie jednego, jednej rezerwacji, jeden dokument o jednym numerze i do któregokolwiek dostawcy nie pójdziemy z tą rezerwacją, on będzie miał ten numer, ten sam numer będzie miał w swoim systemie. Co jest jeszcze właśnie ciekawe, szczególnie z punktu widzenia organizatora podróży, to jest to, że jest odrębny moduł dla organizatorów podróży, z której, dzięki któremu on może organizować podróż nawet do 9 osób w jednej rezerwacji w jednym czasie i zgodnie z polityką podróży, czyli tutaj właśnie ten moduł organizatora podróży, tak zwanego travel arrangera. Nasze narzędzie dostępne jest jako aplikacja mobilna i każdy z nas może również zaplanować swoją podróż ze swojego telefonu, tak zwanego smartfona. Innym rozwiązaniem, które pozwala na zapewnienie komunikacji z podróżnymi. Monitorowanie ich bezpieczeństwa podczas, podczas podróży, ale także zapewnienie wsparcia w przypadku wystąpienia jakichś nieprzewidzianych zjawisk, takich jak to właśnie ten wybuch wulkanu, jest Amadeus Mobile Messenger i są to, jest to rozwiązanie, które składa się z dwóch części. Pierwsza to jest właśnie taka wersja, którą instaluje się na komputerze. Jest to aplikacja, która umożliwia podgląd podróżnych w czasie rzeczywistym drugim końcem jest urządzenie mobilne i w sytuacji gdy wystąpi na przykład właśnie taki wybuch wulkanu czy jakieś na przykład zamieszki tutaj akurat mamy przykład Nigerii osoba która posiada aplikację mobilną na swoim smartfonie otrzymuje wiadomość że taka i ta, w takim takim miejscu w którym obecnie przebywasz Zaistniała jakaś dziwna sytuacja, nieprzyjemna. Daj nam znać, czy wszystko z Tobą w porządku. I ten podróżny komunikuje się właśnie dzięki temu z, z osobą organizującą podróż w firmie, czy też dostęp do aplikacji może mieć również biuro podróży, które będzie chroniło swoich wszystkich podróżnych. To tak króciutko. Teraz krokiem drugim jest stworzenie jasnych procedur w firmie dotyczących właśnie organizowania podróży. Przede wszystkim powinny być krótkie, jak najbardziej zrozumiałe, a tak naprawdę powinny być właśnie zaszyte w, w jakimś narzędziu, żeby podróżny nie musiał o nich myśleć, i dotyczy to planowania i organizowania podróży, czyli wypełnianie wniosku, rezerwacja usługi i rozliczenie tej usługi. Następnie proces akceptacji podróży, czy wszystkie usługi powinny być akceptowane, czy są pewne limity kwotowe, które do których rezerwacja może być, musi wymagać akceptacji, czy też stawki, które, czy poszczególne usługi muszą być akceptowane, to musi być jasno określone w takim dokumencie. Istotną kwestią jest zidentyfikowanie tzw. wąskiego gardła, czyli zidentyfikowanie punktów w tym planowaniu, organizowaniu podróży, który spowalnia nam cały proces. I tam automatyzacja jak największa, w jak największym stopniu, właśnie tego, tego punktu, który spowalnia nam proces organizacji. I tutaj ważną kwestią, którą właśnie poruszyliśmy wcześniej, jest ten, ten, ten obowiązek opieki nad podróżnymi. I to, to, to w tym przykładzie, który podała koleżanka Asia, kiedy została okradziona, czyli ważne jest, żeby firma miała stworzone, Taką procedurę, jak na, musi postąpić pracownik w sytuacji, gdy spotka go taka właśnie nieciekawa sytuacja, jak na przykład kradzież i e, utrata wszelkich dokumentów, e, kart kredytowych e, i, i innych narzędzi, na przykład do komunikacji, jak powinien postąpić. E, I ważne jest, żeby poszczególnym osobom w firmie przydzielić odpowiednie uprawnienia i role, czyli z kim się komunikujemy w danej sytuacji ale też ważne jest aby określić formę komunikacji z biurem podróży to może być przełomowe w sytuacji gdy na przykład mamy firmę gdzie następuje częsta rotacja pracowników a do tej pory na przykład w firmie każdy z pracowników mógł kontaktować się z biurem podróży i dokonywać rezerwacji usług i taka osoba która na przykład straciła pracę i chce się w bardzo nieprzyjemny sposób zemścić na swoim byłym pracodawcy, przy okazji też sobie polecieć w ciekawe miejsce, może znowu skontaktować się z biurem podróży, powiedzieć, to ja, pan B, biuro podróży wie, że pan B bardzo często do tej pory podróżował właśnie z ramienia tej firmy, on sobie potwierdzi podróż za 20-25 tysięcy, i poleci sobie na koszt firmy, bo tak naprawdę nie będzie to winą biura podróży, żeby, że sprzeda ten bilet. Także ważne jest, żeby ustalić, kto ma prawo komunikować się z biurem podróży i w jakim zakresie. Ostatnią, kwesti ostatnią kwestią jest właśnie dostęp do narzędzi, czyli do technologii i określenie zasad korzystania z tych narzędzi. I tutaj mamy właśnie też takie, takie wsparcie, które umożliwia Korporacji, kontrolowanie wszystkich procesów na każdym etapie związanych z podróżą służbową, na każdym jej etapie, począwszy od planowania podróży, poprzez wyszukiwanie i rezerwację, kontrola i możliwość modyfikacji w trakcie delegacji, a następnie zarządzanie wydatkami. Takim rozwiązaniem, to jest które zostało wprowadzone dość niedawno w Amadeus, jest właśnie Amadeus Corporate Travel and Expense. Wygląda to tak pokrótce, w ten sposób, że również jest to, jest to aplikacja webowa, do której użytkownik ma swoje dane logowania, loguje się do narzędzia, może zaplanować sobie podróż, wybierając daty. Najpierw wypełnia wniosek poprzez określenie dat, poprzez wskazanie celu podróży, wskazanie linii lotniczych, hoteli i wypożyczenie samochodów ewentualnie, z których będzie korzystał i ten wniosek wysyła następnie do swojego przełożonego. I na każdym etapie planowania, organizowa organizowania i rozliczenia podróży może korzystać z narzędzia, ma on różne cechy, które umożliwiają automatyzację procesów na każdym ich etapie. Trzecim krokiem jest analiza budżetu na podróże służbowe i ważne jest, żeby dokonać dogłębnej analizy obecnych wydatków, kto podróżuje najczęściej, gdzie podróżują te osoby, jakimi liniami, po to, aby właśnie móc stworzyć politykę podróży, po to, aby móc negocjować z dostawcami. Po to, aby e, odpowiednich pracowników, tych, którzy najczęściej e, podróżują, uświadomić z polityki podróży, czy też przeszkolić ze stosowania narzędzi do samodzielnej rezerwacji, czy też innych narzędzi dostępnych w firmie. E, bardzo ważne na tym etapie jest również uwzględnienie, jaki koszt generuje pracownik, znaczy jaki koszt wynika z tego, że Pan X, który jest menedżerem wyższego stopnia organizuje, sobie, organizuje podróż poprzez właśnie w ten tradycyjny sposób, czyli traci czas na wymianę korespondencji z, czy z biurem podróży, czy też z osobą, która w jego firmy zajmuje się organizacją podróży, czyli należy wziąć również tą kwestię pod uwagę. Naturalnie Amadeusz dyspo, Amadeus dysponuje narzędziami, które pomagają analizować i badać wydatki na podróże służbowe. I teraz, jeśli chodzi o politykę podróży, oddam głos koleżance Asi, także zapraszam, Asiu. E, tak, więc kolejnym krokiem, chociaż właściwie można powiedzieć na początku, jest zbudowanie polityki podróży. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Hermes na zlecenie Amadeus, w 7 na 10 travel managerów planuje zredukować wydatki na podróże służbowe nawet o 25%, ale nie mają jasnej strategii, w jaki sposób osiągnąć ten cel. I właśnie wprowadzenie polityki podróży, jeżeli nie ma, nie było dotychczas w firmie, jest takim rozwiązaniem. Natomiast. To, żeby ta polityka podróży nie była tylko jakimś dokumentem złożonym w szufladzie, ale żeby faktycznie była wykorzystywana i żeby można było te oszczędności osiągnąć, no to naj, najlepiej rzeczywiście ją gdzieś zaszyć, w cudzysłowie, w jakimś narzędziu, i wtedy będziemy mieć pewność, że wszyscy tej polityki przestrzegają. Czym jest ta polityka podróży? Bo dużo żeśmy tutaj. O tym mówili, tu nawet kolega dał taką krótką definicję. To jest zbiór zasad i reguł dotyczących wyboru oferty środka transportu, noclegu, standardu podróżowania, w tym na przykład kwestii, czy korzystamy, czy nie z klasy biznes, jeżeli chodzi o przeloty, z jakich czy możemy korzystać z spokoju o podwyższonym standardzie, ale również na przykład ta polityka może być na tyle szczegółowa, że może rozróżniać. Różne mogą być uprawnienia pracowników nie tylko ze względu na hierarchię w firmie, ale na przykład ze względu na to, jaki charakter ma wyjazd, czy jest to wyjazd wewnętrzny, na szkolenie, i wtedy na przykład pracownik musi nocować w hotelu dwugwiazdkowym, albo w jakimś hostelu, a w przypadku, kiedy jedzie na spotkanie, ważne spotkanie biznesowe, ma prawo do nocowania w lepszym hotelu, albo właśnie, jeżeli jest to daleka podróż, no to lepiej może, żeby poleciał. W klasie biznes i się wyspał i był w miarę przytomny następnego dnia y, negocjując jakiś ważny kontrakt, niż żeby tam się gnieździł w tej klasie ekonomicznej i później był nieprzytomny i, i, i słabo te negocjacje przeprowadził. Więc wszystko to rzeczywiście tak dość dokładnie można rozpisać, no ale tak jak tutaj wspominaliśmy, bez przesady, żeby, y, no żeby mimo wszystko te, te reguły były jasne i klarowne dla wszystkich. Polityka podróż obejmuje również właśnie to już wspomniałam ze właśnie to zróżnicowanie ze względu na hierarchię i cel. No i właśnie powinna być prosta, zrozumiała i łatwo dostępna, tak, żeby każdy wiedział, gdzie w razie czego może taki dokument znaleźć. Jeżeli chodzi o, o, jakby tego, o to, w jaki sposób zbudować tą politykę podróży, gdzie można znaleźć oszczędności, no to należy wyjść od tego, jak wygląda struktura wydatków na podróże służbowe, jak wynika również z tego samego badania przeprowadzonego przez firmę Hermes aż 70% wszystkich kosztów związanych z podróżami służbowymi dotyczy przelotów i 21 noclegów. Z tego dość łatwo można. Wywnioskować, w których obszarach najłatwiej będzie te oszczędności wygenerować. Chciałam zwrócić też uwagę, że jedynie 2% całego budżetu to są kwestie opłat dla biur podróży za, za obsługę. Także jest to, powiedziałabym, dość nieznaczny koszt i tak naprawdę powinniśmy się koncentrować, szukając oszczędności, na tym, by zmniejszyć jednostkową cenę biletu lotniczego albo na przykład. Zamienić e, prze, przelot na, e, na kolej. E, to powiedzmy jest bardziej popularne w Europie Zachodniej, gdzie ta kolej jest powiedzmy bardziej nowoczesna. E, I na tym, żeby pracownicy wybierali może tańsze noclegi, a nie cztero- i pięciogwiazdkowe hotele. E, Także to są te dwa obszary, na których powinniśmy się skupić. Generalnie, jakby w jaki sposób to wspominaliśmy o tym, że można obniżyć te koszty podróży służbowych nawet o 30%, jeżeli się wprowadzi taką politykę podróży. Ona powinna zawierać kilka takich elementów, jak wybór preferowanych dostawców czyli, żeby to, żeby pracownicy nocowali właśnie w hotelach, gdzie mamy wynegocjowane stawki, ale to również nie dotyczy wyłącznie hoteli, również linii lotniczych. Takim trendem jest to, że pracownicy coraz częściej są proszeni o korzystanie z tak zwanych tanich linii lotniczych. Jest to o tyle w tej chwili powiedziałabym bardziej możliwe, bowiem linie lotnicze, właśnie te tanie linie lotnicze również wychodzą naprzeciw temu zainteresowaniu ruchu biznesowego i stworzyły w tym na przykład Ryanair, EasyJet, specjalną ofertę dedykowaną klientom biznesowym, i ta oferta również jest dostępna przez system dystrybucji, z którego korzystają biura podróży, jak również przez właśnie tą aplik te aplikacje, które tutaj kolega pokazywał. Taką tendencją również do wygenerowanie oszczędności i takim sposobem, taką metodą jest wymaganie tego, żeby jednak pracownicy nocowali w hotelach trzygwiazdkowych, nie, nie droższych. I tutaj rzeczywiście można bardzo dużo zaoszczędzić, szczególnie jeżeli, właśnie tak jak pokazywaliśmy, hotele stanowią znaczną część tego kosztów podróży służbowych, także tutaj obniżenie Naprawdę o 20 czy 30% noclegu będzie miało bardzo duży wpływ na, na totalny budżet wydawany na podróże służbowe. To, co wspominaliśmy, czyli ograniczenie lotów klasą biznes i klasą pierwszą, zwiększenie właśnie adaptacji narzędzi online'owych. Tutaj też już firmy, to szczególnie w zachodniej Europie, jak również w Stanach Zjednoczonych gdzie wykorzystanie tego typu narzędzi jest na poziomie około 50%. Widzi się rzeczywiście te oszczędności płynące z tego, że firma korzysta z narzędzi online'owych. No i też wprowadzenie takiego elementu jak rezerwacje z wyprzedzeniem. Ja pamiętam taką historię, którą ktoś mi opowiadał, że w jednej z firm wszyscy pracownicy czekali na, na to, żeby zarezerwować wyjazd do piątku, a załóżmy, wyjazd był w poniedziałek, bo no wiadomo, że w piątek to tam łatwiej cokolwiek wynegocjować, jeśli chodzi. Znaczy, mało, mało powiedzmy, mało, mniej zwraca się uwagę, zwraca, zwraca przełożone uwagę na to, co, co podpisuje. I rzeczywiście, w związku z tym, no, w przypadku biletów lotniczych, te koszty były naprawdę wielokrotnie wyższe niż mogłoby być, gdyby pracownik za, zarezerwował sobie ten wyjazd wcześniej. Tak jak tutaj też żeśmy wspominali. Bardzo często, mimo tego, że polityka podróży istnieje w firmie, pracownicy w dalszym ciągu nie przestrzegają tej polityki podróży. Tutaj są różne powody, o których zresztą kolega wspominał. Często to jest po prostu rzeczywiście brak świadomości istnienia takiej polityki. No i tutaj, jakby odpowiedzią na ten problem jest Amadeus i Travel Management, który Właśnie taką politykę podraża, po, pozwala za, zaszyć w narzędziu. To jest ta zielona tarcza, o której kolega wspominał, która wskazuje, że dany wyjazd jest zgodny z polityką podróży. Czerwona tarcza, że nie jest zgodny z polityką podróży. W związku z tym pracownik, że tak powiem, w ciągu kilku um, sekund może dość łatwo podjąć decyzję, który, um, którą ofertę powinien wybrać. Um, i teraz przejdziemy do czegoś, o czym bardzo często się zapomina w, w sytuacji wdrażania jakichkolwiek narzędzi czy nowości w firmie, a mianowicie kluczową kwestią tego, żeby właśnie wdrożenie tej polityki podróży i wdrożenie narzędzia było sukcesem, jest odpowiednia komunikacja. E żeby w ogóle taki pomysł się, że tak powiem, sprawdził i żeby można go było dobrze zakomunikować, konieczne jest no po pierwsze wybór odpowiedniego partnera, tak? czyli wybór doświadczonego biura podróży, które no, posiada kadrę, która umie obsługiwać tego typu narzędzia internetowe, umie je wdrażać, zna się na tworzeniu polityki podróży, może coś doradzić w tej kwestii, ale również wybór tego partnera technologicznego, w tym wypadku takiego jak na przykład nasza firma, firma Amadeus. Bowiem, jeżeli narzędzie, które zaproponujemy pracownikom czy też organizatorom podróży, będzie słabe, po prostu mówiąc krótko, to no raczej nie spotka się z ciepłym przyjęciem w firmie. Kolejną, jakby drugim takim ważnym elementem jest to, żeby ten projekt wdrożenia polityki podróży. I zaimplementowania narzędzia miało poparcie rzeczywiście zarządu, top managementu w firmie. Muszą ludzie mieć taką świadomość, że rzeczywiście zarząd jest za tym i że od dzisiaj wszyscy używamy narzędzia. I wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie w bardzo szybki sposób to wdrożenie zrobić i, i z sukcesem wykorzystywać narzędzie i jakby nakłonić ludzi do tego, żeby, żeby, żeby postępowali zgodnie z polityką podróży. No i trzecia, trzeci element to jest to, w jaki sposób to wszystko, że tak powiem, powiedzieć, żeby ludzie nie czuli się zmuszeni do końca do tego, ale żeby cieszyli się z tej zmiany i uznali ją za jakiś krok naprzód w, w firmie. Tak najczęściej wygląda tak zwana krzywa zmiany, czyli na początku ludzie się dowiadują, że będzie jakaś zmiana w firmie, no jest taki spadek nastroju i wszyscy są przeciwko. No później zaczynają powoli z czasem przyzwyczajać się do tej nowej sytuacji. Natomiast jeżeli, że tak powiem, dobrze zarządzimy tą zmianą, możemy po pierwsze spowodować, że będzie mniejsza frustracja po stronie pracowników. A po drugie, jakby szybciej oni zaakceptują tę zmianę i stwierdzą, że jest po prostu, że to był krok naprzód i fajnie, że firma się na coś takiego zdecydowała. I teraz taki bardzo króciutko o tym, jak, jak zwiększyć właśnie wykorzystanie takiego narzędzia, jak spowodować, żeby ci ludzie faktycznie zaakceptowali tą zmianę. Po pierwsze, no, musi być przygotowany jakiś plan komunikacji, no i ważne jest to, tak jak powiedziałam, żeby przekonać ten top management do tego, że ten projekt jest ważny. Wtedy mamy taką e, siłę, ten, ten komunikat będzie silniejszy. Po drugie, e, sposób, w jaki przekazujemy informacje. No, musimy sprzedać to wszystkim tym pracownikom, którzy mają na, nagle zacząć korzystać z narzędzia, ale mają wprowadzone jakieś ograniczenia dotyczące właśnie tego wyboru hotelu czy przelotu i pokazać im, jaka będzie z tego korzyść dla nich, że nie będą musieli się stresować. No i fajnie by było, żeby to było przekazane rzeczywiście w sposób bezpośredni i właśnie przy pomocy tegoż sponsora projektu. Trzecim krokiem jest to, żeby wybrać z tej całej rzeszy pracowników, którzy podróżują, tych, którzy podróżują rzeczywiście często. Najczęściej to jest, jak nasze badania pokazują, 20% podróżujących generuje 80% kosztów. I to im trzeba, że tak powiem, indywidualnie prawie, że wytłumaczyć, jaka jest polityka podróży, jak mają korzystać z narzędzia, jeżeli firma się zdecyduje na to, żeby każdy pracownik sobie sam rezerwował, żeby jakby wszystko było dla nich jasne i przejrzyste. Czwartym krokiem, na, jakby na, tych, na, na tym, że wdrożyliśmy narzędzie i wdrożyliśmy politykę, już wszyscy o tym wiedzą, nie powinniśmy poprzestawać. Ważne jest to, żeby zebrać opinie zwrotne najpierw właśnie może od jakiejś grupy, która pilotuje wdrożenie tego rozwiązania, czyli kilku pracowników, którzy powiedzą nam, co im się podoba, co im się nie podoba. No i wyjaśnianie wątpliwości na bieżąco. A następnie, wtedy, kiedy już cały proces zostaje, rzeczywiście narzędzie zostaje wdrożone w całej firmie i już wszyscy z niego korzystają, żeby jednak po roku przeprowadzić jakąś ankietę, dowiedzieć się, czy nie ma jakichś, jakichś zażaleń czy, czy, czy uwag ze strony pracowników i w miarę możliwości wyjaśnić je na bieżąco. Jak Amadeus może pomóc firmom właśnie w zarządzaniu, Podróżami służbowymi nasza, nasza, nasza pomoc zaczyna się od pomocy we wdrożeniu narzędzia. W udzielaniu pomocy technicznej, jeżeli jest taka konieczność, jeżeli firma tak zwane, jeżeli, jeżeli są jakieś problemy techniczne związane z obsługą tego narzędzia, pomagamy, prowadzimy również szkolenia i konsultacje w firmie i pomagamy zarządzać zmianą. Robimy to bezpośrednio często na zlecenie czy na prośbę naszych partnerów, biur podróży, które korzystają z naszych narzędzi. Niektóre biura podróży mają sami same swoją własną dedykowaną kadrę, która też wszystkie te elementy jest w stanie dla państwa przeprowadzić. I teraz takie krótkie podsumowanie tego co zostało tutaj powiedziane. Zapraszamy na drugi film. W każdej firmie przychodzi moment, gdy dalsze cięcie wydatków jest już niemożliwe. Dzięki Amadeus zredukujesz koszty podróży służbowych w zakresie, o którym ci się nawet nie śniło. Pamiętaj, że tę samą usługę możesz kupić w atrakcyjniejszej cenie, jeśli skorzystasz z naszego systemu rezerwacyjnego. Wyobraź sobie, że czekacie ważne spotkanie. Nie możesz tracić czasu na szukanie najtańszej oferty przelotu, hotelu, ubezpieczenia czy wynajmu samochodu. Wszystko to zajmie Ci kilka minut, jeśli skorzystasz z rozwiązań Amadeus, ponieważ są one połączone z bazami danych wszystkich dostawców usług turystycznych. Jednak niska cena to nie wszystko. Rozwiązania Amadeus dostosowujemy do potrzeb klienta. Dzięki nim firmowa polityka podróży służbowych jest przestrzegana na każdym etapie, od zatwierdzenia delegacji aż po końcowe ustalenia. Amadeus to klucz do optymalizacji podróży służbowych. Pamiętaj, oszczędne podróżowanie to znacznie więcej niż tylko tanie bilety. Zbliżamy się powoli do końca naszego webinarium. Krótkie podsumowanie: Optymalizacja podróży służbowych wymaga podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian w firmie, ustaleniu zakresu tych zmian. Wymaga również prowadzenia procedur, implementacji narzędzia IT i przekonania pracowników do tego, żeby korzystali z tego narzędzia i przestrzegali polityki podróży. A teraz zapraszamy na sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, na które nasz kolega nie zdążył Właśnie, bo generalnie odpowiedzieć. Generalnie na pytania odpowiadam w trakcie webinarium, odpowiadał Marcin. Wiem, że troszeczkę nam się czas skurczył. W takim razie, jeżeli Jesteśmy trochę ograniczeni czasowo. My zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Tak, to są nasze dane kontaktowe, tylko musimy się jakoś... O. o. Zapraszamy do kontaktu. Tak, dziękujemy serdecznie.